Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejną audycję Historia bez tabu, czyli czego nie uczą w szkołach. Dziś przeniesiemy się do samych początków naszych dziejów. Rok 966. Ta data wbijana nam jest do głowy od podstawówki. Pierwsza dotycząca historii Polski. To w tym roku Polska, według podręczników, przyjęła chrzest. Wszyscy o tym wiemy, prawda? Tyle, że to nieprawda. No, ściślej mówiąc, nie do końca prawda. Prawda? Zwracam się do naszego gościa, profesora Marcina Pałka z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, data jak data, oczywiście jest takim punktem pamięci. Wbija nam się do głowy te daty, prawda? Nie mówiąc czasem o towarzyszących im procesach i zjawiskach dużo szerszych niż jednostkowy fakt, który wystąpił w jednym roku. Ta data jest zapewne prawdziwa. Mamy ją bowiem zapisaną w y, roczniku, y, y, w, związanym zapewne z Dworem Piastowskim. Y, o generze tego rocznikarstwa długo by mówić bardzo skomplikowanie, więc zostawmy to w ogóle z boku, ale data jest: 966 Misiko Dux Baptizatur. Mieszko, y, książę Mieszko został ochrzczony, prawda? I tyle. Cała reszta jest kwestią rekonstrukcji mozolnej na podstawie rozmaitych typów danych historycznych, archeologicznych, językoznawczych. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, też o dacie, dlatego że pojawiają się różne, kilka co najmniej bardzo bliskich, ale jednak innych dat. Ale posłuchajmy może biskura, biskupa Titmara z, z Merseburga, który żyje niemal współcześnie wydarzeniem, bo się rodzi 10 lat po, po tym chrzcie Polski. Jego nieskończona łaska sprawiła iż ten, który go tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa. Krztem Świętym zmywając plamę Grzechu Pierworodnego, i natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcom poszły ułomne dotąd członki spośród ludu. I w szatę godową przyodziane w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. I cieszył się wspomniany mąż i szlachetna jego żona z ich legalnego już związku, a wraz z nimi radowali się wszyscy ich poddani, iż z Chrystusem zawarli małżeństwo. To jest taka em, laurka od e, biskupa Titmara. E, a propos właśnie tego momentu chrztu. Pytanie tak naprawdę pierwsze To a propos właśnie Chrztu Polski, czy to był chrzest Polski Tak naprawdę To był chrzest Mieszka, jak wynika ze źródeł prawda? Natomiast Zanim poszła poszedł, po, Właściwie długotrwały Proces chrystianizacji jego władztwa który w szczegółach, no niestety, zwłaszcza za, 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 za życia samego mieszka, który przypomnijmy, umiera w roku 1992, jest słabo znany, tak naprawdę. Trochę więcej wiemy o tym, co dzieje się w e, kraju, e, we władztwie piastowskim, żeby uniknąć słowa państwo polskie, prawda? Jednak trochę historycznie o mówić. E, we władztwie piastowskim za czasów jego syna Bolca Chrobrego. Natomiast tutaj Przytoczony został motyw księżnej dobrawy, która skłania, właściwie o, dwa źródła przypisują jej istotną rolę w, w nawróceniu Mieszka pierwszego na chrześcijaństwo. Jest to właśnie ten starszy Titmar oraz w, w zupełnie innej wersji 100 lat później Gal Anonim, prawda? Więc jest to motyw obiegowy w literaturze średniowiecznej, dość popularny. Kobiety, która swoją łagodnością, swoją perswazją yy, skłania męża do dobrych czynów, prawda? Mulier mhm. No i ty, tym dobrym czynem jest nawrócenie, prawda? Titmar rzadko pisze dobrze o władcach y, polskich. Mhm. O Mieszku y, wypowiada się z szacunkiem, a w samych superlatywach właściwie o jego y, małżonce. Ja zapytam o tych, te osoby, które się ochrzciły, bo nie ma żadnych wątpliwości, że to nie był chrzest Polaków. Po pierwsze, dlatego że Polaków nie było, o czym jeszcze za chwilę będziemy rozmawiali. Nie było przynajmniej w piśmie, ta, ta nazwa pojawia się później. Natomiast tak naprawdę to ten chrzest to był chrzest mieszka chrzest jego rodziny zapewne i chrzest jego najbliższych wojów być może, dostojników możnych, może może, może wojów też. O. No tego Natomiast ostatniego tyle. właściwie się tylko domyślamy, ponieważ my nie mamy żadnych innych świadectw o procesie chrystianizacji otoczenia książącego nawet. Właściwie jest to w domyśle. Że skoro władca zmienia wyznanie, wyznanie zmieniają jego, jego najbliższe otoczenie przynajmniej, prawda? Natomiast nie mamy z Polski relacji tego typu, jak, która, jak ta, która dotyczy Rusi Kijowskiej, Krzysztofu mm. łodzimierza, procesu podejmowania decyzji o zmianie religijnej i także o realizacji tego w praktyce. Tam jest mowa przecież o no takim zero-jedynkowym pojmowaniu tej rzeczywistości. Włodzimierzo, Włodzimierzowi wkłada dwunastowieczny kronikarz w usta, zresztą to są jakieś starsze też warstwy tego, tego latopisu, zwanego powieścią lat minionych że władca traktuje to jako akt lojalności. Przystąpienie do chrztu, przybycie nad Dniepr po to, żeby do niego wejść, dać się ochrzcić duchownym greckim, prawda, przybyłym z Konstantynopola, jest aktem lojalności wobec władzy książęcej. Brak tej, hmm. znaczy odmowa tego chrztu jest równ, równoznaczna z buntem, czy wypowiedzeniem posłuszeństwa. Możemy że podobna sytuacja mogła być u Mieszka. Możemy. Natomiast na pewno nie możemy zakładać, że ten chrzest i e, ta konwersja poszła gdzieś głębiej w lód. to tego może, właśnie możemy zakładać, że tego nie było z całą pewnością. Biorąc pod uwagę potencjał misyjny tego wczesnego Kościoła Polskiego, to jest to proces rozłożony na dziesięciolecia, jeżeli nie na stulecia w ogóle. Tak naprawdę kulminacja procesu chrystianizacyjnego jest możliwa wtedy, kiedy mamy do czynienia z strukturą kościelną. No Głęboko w lokalnych społecznościach osadzone. Nazwijmy systemem parafialnym. To właśnie, a początki tego sięgają w Polsce połowy XII wieku najwcześniej, prawda? A rozwój tej sieci parafialnej następuje w wieku XIII-XIV dopiero. 200-300 lat później. Bo Mówiliśmy też o Chrzcie Polski, że słowo Polska jest tutaj niewłaściwie użyte, no bo tak naprawdę wtedy nie było takiego tworu jak Polska. Y Stoczą się dyskusje, czy w ogóle istniało plemię Polan. Ja uważam, że tak, że są przesłanki do tego, by sądzić, że ta, że ta grupa etniczno-polityczna, na którą, na którą władzę przejęli w X wieku Piastowie, może odrobinę wcześniej. Jacyś protoplaści Mieszka, których nie znamy też w szczegółach z wiarogodnych źródeł Znajmy poza, z poza tradycją dynastyczną. Tak. który wymienia tych przodków Jest mieszka. to oczywiście tradycja dynastyczna, z koniną bardzo ciekawa w, w szczegółach, dająca tak naprawdę pogańską legitymizację władzy Piastów jeszcze bardzo długo. E, tak naprawdę, więc y, trudno oż, orzec, jak się identyfikowali, ale generalnie nazwy etniczne są raczej urobione przez wspólnotę, którą, którą, której dotyczą. No, ale ta nazwa nie nie pojawia się kilkadziesiąt lat później w dokumencie papieskim i tak naprawdę jest po raz pierwszy użyta i tak naprawdę nie wiadomo, skąd nie, się Nie, w dokumencie papieskim nie ma nazwy tej. Jest enigmatyczna civitas sinezge, czy sinezge, w zależności jak to wymawiać, co się tłumaczy raczej jako państwo Gnieźnieńskie, ale to też jest interpretacja badaczy. Oczywiście. My trochę nie wiemy, jak rozumieć w ogóle to określenie użyte w, w drugiej połowie XV wieku w kancelarii papieskiej, więc cała masa jest rozmaitych zagadek, które, na którymi biedzą się badacze fachowi, a także coraz większe grono różnych amatorów, którzy uważają, że tak można się wolontarystycznie zapuszczać w te rejony i że się te zagadki rozwiąże. To nieprawda. Im więcej źródeł czytamy w oryginale, im więcej literatury zachodnioeuropejskiej śledzimy, tym bardziej rozumiemy także rzeczywistość ziem polskich w tym okresie. To się nie da tak po prostu z marszu podejść do tłumaczeń źródłowych i, i, i na nowo odkryć ich znaczenie. Dodajmy jeszcze istotną sprawę, że że tak naprawdę, władztwo mieszka to było trochę więcej niż Wielkopolska w tym czasie. My precyzyjnych granic też nie znamy. Oczywiście. Właśnie ten wspomniany tutaj przez ciebie dokument papieski, zwany Dagome Judex, zdaje się opisywać te najstarsze granice w stanie po rozbudowie tego państwa gdzieś około roku 990. Prawda? Natomiast sam fakt oddania tego władztwa. Dynastycznego, świeżo schrystianizowanego pod opiekę papieską, jest bardzo znaczący, bo on zakłada pewną znajomość reguł kultury politycznej typowej dla, dla, dla Europy Zachodniej. Więc są to elity, które, bo mówiliśmy o elitach rodzimych, prawda, o ich chrystianizacji, której wiele nie wiemy. Natomiast proces zmiany religijnej otwiera też napływ elit cudzoziemskich, o których też by trzeba oczywiście więcej wspomnieć. Musimy trochę o, jeszcze o roku porozmawiać. Roku ów 1966, bo u nas w książkach, w podręcznikach jest to taka data absolutnie, absolutnie no, pomnikowa. Natomiast historycy zastanawiają się, to nie jest duża rozbieżność, bo się mówi tam mniej więcej o 2-3 lata w jedną albo w drugą stronę. Przesuwa się czasami ten chrzest polski. Między innymi z Titmara wynika e, ta, ta interpretacja, bo tam dobrawa e, nakłaniając męża e, podstępem, jak mówi Titmar, do tego, żeby on zaczął się interesować chrześcijaństwem, e, odmawia sobie postu. Niektórzy mówią przez rok, niektórzy przez trzy lata. no To by oznaczało, że albo to było w, po roku, albo po trzech latach. To już pokazuje, że ta rozbieżność tak, nawet u Titmara tak. jest. Więc znamy te dwa, dwie daty z rocznika, z tej najstarszej warstwy, która jest wpisana w Polsce: 965, przybycie do Brawy i ślub z Mieszkiem, oraz 966, czyli właśnie ochrzczenie się mieszka. No ale I nie by te, mamy. Przez te trzy lata odmawiała sobie postu, żeby tego, tego męża uwieść? No, właśnie problem jest z dopasowaniem relacji Titmara do tych dwóch dat, ponieważ wynika tutaj sekwencja jednego roku, prawda? Odstęp jednego roku od, od, od ślubu. Do momentu zmiany religii przez, przez księcia. Mogę zacytować ten, ten, tak, ten, ten, ten fragment Itmara. Owa wyznawczyni Chrystusa, mówimy o dobrawie, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać do swojej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech rządz. Tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym. Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres z wielkiego postu i dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami. Do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym, tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą, że jadła, nie jad, iż jadła ona mięso w okresie jednego wielkiego postu, inni zaś, że w trzech takich okresach. Tak, tylko, że problem polega na tym, że Tismar nie podaje żadnej chronologii tych hmm. wydarzeń, prawda? Nie, 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 nie podaje żadnych dat towarzyszących tym tym okolicznościom sztu mieszka, i my tak naprawdę nie wiemy dokładnie, czy warto poświęcać uwagę na dopasowaniu mhm. jednego przekazu, który rządzi się własną logiką, prawda? Jest tu pokazanie, no właśnie, owej kobiety, która w dobrym celu wykorzystuje pewien podstęp i łamie przepisy religijne celowo, po to, żeby potem je mężowi przemycić jakoś, no właśnie, w sposób. Nienarzucony, prawda? No. Żeby, żeby przekonać go jednak y, y, do tej zmiany postępowania. Co ciekawe, relacja Galla jest zupełnie odwrotna. Mm -hmm. To znaczy, tam Dobrawa posługuje się <grym> szantażem, tak naprawdę, odmawiając wspólnego łoża z Poganinem, prawda? Mm -hmm. Dopóki się nie ochci. Więc jest też motyw kobiety, która stoi, jakby u. Genezy decyzji o zmianie religijnej, ale postępuje w zupełnie inny sposób, nie łamiąc przy okazji oczywiście norm religijnych, bo tutaj Titmar ją usprawiedliwia, yy, mówiąc, że z tego zła, które czyniła, w wynikło dużo większe dobro, prawda? Po, po pewnym czasie. A ile czasu minęło, no to właśnie nie wiemy, bo sam Titmar tego nie wie, prawda? Mówi rok, trzy lata, prawda? Bo trzy okresy wielkich postów. Nie dojdziemy do tego, mm. prawda? Taka pozytywistyczna interpretacja tekstu Titmara też może nas zaprowadzić na manowce. No mamy mm. daty. I, I nie wiemy, co z nimi zrobić. Czyli Możemy zostajemy je przyjąć, przy 966 albo... Raczej roku. Raczej tak, bo nie mamy innego wyjścia za bardzo, prawda? Zresztą to, to dobra data. Zwłaszcza, że to się układa w okay. dość logiczną sekwencję, bo tam mm. mamy jeszcze w roku 968 przybycie pierwszego biskupa, prawda? Mm. Biskupa Jordana. Które też jest odnotowane w tej najstarszej warstwie zapisków rocznikarskich. Więc to jest taka dosyć, dosyć logiczna sekwencja. Mamy hmm. ślub, chrzest i początki organizacji kościelnej w przeciągu trzech lat. 965-968. To ja mam pytanie o przyczynę i skutek. Bo tak, ta dobrawa według jednego kronikarza przybywa na dwór i jest ślub z pogańskim księciem. Według drugiego... Ślub jest już z chrześcijańskim księciem, albo przynajmniej gdzieś w okolicach tego, tego chrztu. No właśnie, czy przyczyną było przejścia na, 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 na przyjęcia chrześcijaństwa było, było przybycie Dobrawy, czy jednak jakby księżniczka Dobrawa była skutkiem tego, że Mieszko postanowił zrewolucjonizować swoje państwo? We wszystkich przekazach jest tutaj ta sekwencja zgodna, to znaczy ona przybywa do władcy Pogańskiego, mhm. łącznie z rocznikami, prawda, mhm. gdzie jest sekwencja 965, przybycie 966, chrzest. Tak samo u Titmara u, i u, u Anonima Galla. Więc tutaj mamy zgodność, że sojusz, którego no, elementem jest, jest zawarcie małżeństwa, e, mieszka z e, córką Bolesława I Srogiego jest zawarty jeszcze w momencie zmi przed zmianą, zmianą religii, prawda, przez... Czyli najpierw przy, przez jest sojusz polsko-czeski, tak, a by, potem dopiero Tak, ta, tak ta sekwencja, tego... z tej sekwencji dat wynikało, prawda, hmm. że jest jakieś zbliżenie pomiędzy dwoma dynastiami. Trudno nazwać to może ścisłym sojuszem, on zresztą dość szybko skończy, jak wiemy, prawda, Dobrawa umiera w 1977 roku, i potem następują różne problemy polityczne pomiędzy tymi dwoma, dwoma władcami Bolesławem I i Bolesławem II, a, a Mieszkiem, Mieszkiem I. Ale jeżeli mamy do czynienia, z, znaczy jeżeli chcemy dyskutować o powodach, to one są dużo głębsze niż tylko i wyłącznie. Sojusz polityczny z Czechami chwilowy. I w szkołach najczęściej mówią nam tylko i wyłącznie o politycznych powodach. To znaczy, że chciał na przykład umocnić swoją, swoje władztwo, że chciał, przyjąć od Czech, bo chciał się uniezależnić od Niemiec. A ja bym zaczął takiego pytania, bo tak naprawdę. Myślę sobie, że musiały być też jakieś prywatne, prywatne sprawy, o których możemy podywagować. No ale wyobrażam sobie, że Mieszko, pochodzący z kraju na rubieżach, powiedzmy, ówczesnego świata, styka się z tą religią chrześcijańską, widzi te kościoły, widzi ten rytuał, widzi te wszystkie rzeczy. Czy to mogło wpłynąć na niego bardziej? Czy od razu miał w głowie to, że to się opłaca z punktu widzenia... Czym Ja wiem, że to jest trudne, bo tego się nie da udowodnić w, 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 w źródłach żadnych, ale wydaje mi się, że ta ludzka część też tu musiała grać rolę, a o niej w ogóle nie zapominamy. Mam do tego sporo dystansu, kiedy czytam, że wynikało to z jakichś głębokich, osobistych przemyśleń i motywacji władcy. Oczywiście, musimy pamiętać, i to jest warunek sine qua non zrozumienia tych realiów, że religia nie jest sprawą indywidualną. Religia w X wieku jest sprawą wspólnotową i sprawą polityczną w tym sensie, że nie da rozdzielić się sfery politycznej i religijnej tak, jak mamy to w naszej jednak postoświeceniowej mentalności dość mocno wdrukowane nawet nawet myślę, że uświadamiają sobie to nawet politycy, którzy chętnie posługują się dalej fundamentalizmem religijnym w życiu publicznym. To jednak jest inna rzeczywistość i Także pomysły niektórych historyków, że wynikało to z jakichś głębokich właśnie względów osoby, natury osobistej. Ja nie że chcę mówić no to Oczywiście, to jest że uwierzyłbym Oczywiście, bardziej że uwierzył. chodzi mi o to, że mhm. nie mówimy o tym, że to mhm. też jest istotne. Ale nie tylko chodzi o samo to, że nie wiem, rozbłysło coś w głowie i on nagle zobaczył prawdziwego, prawdziwego Boga. Tylko bardziej chodzi też o te takie cywilizacje. Kiedy on zobaczył tę cywilizację, pewnie. Bywał, tak? Czy w Czechach, czy, czy, czy gdzieś tam na pograniczu Niemiec i widział. Religia pogańska, w, będziemy jeszcze też o tym po, porozmawiamy sobie wśród Słowian, tego terenu praktycznie jest nieznane, a to oznacza, że nie było kultu, nie wiem, kościołów, tego typu rzeczy, więc być może ta, ta cywilizacja go pociągnęła. Jeżeli mówimy o Integrystycznie, jak mówię, pojmowanej sferze polityki religii, nierozłącznie, to możemy tutaj jakby wskazać na dwa aspekty tej decyzji o zmianie religijnej. Pierwsze to są relacje ze światem zewnętrznym. Rzeczywiście, czyli możliwość kooperacji na w miarę równym poziomie ze schrystianizowanymi władcami, a przede wszystkim z samym cesarzem. To nie jest tak oczywiście, że on będzie się czuł równy cesarzowi, bo te, te relacje są bardzo złożone i yy, ta yy, widać po roku 1965 i 1966, że Mieszko akceptuje pewne formy zwierzchności ze strony cesarstwa, mm. prawda? Ale to jest inny poziom komunikacji, prawda? To jest ten sam kod kulturowy, ten, ten sam kod komunikacyjny. No mamy w różnych źródłach średniowiecznych opowieści, jak e, pohańbia się poga, poganina, prawda? Jak sadza się go razem z psami, a nie z chrześcijanami przy stole, prawda? że Karmi się go razem z psami, a nie, a nie sadza razem z chrześcijanami przy stole. To są to posy literackie, oczywiście, ale one, one objawiają pewien sposób myślenia elit chrześcijańskich o tym, że z poganami, zgodnie zresztą z, z normami prawa kanonicznego, nie należy wchodzić w żadne relacje, prawda? A już na pewno na pewno nie siadać, dzielić posiłku, siadać przy jednym stole czy negocjować jak równy z równym. Więc jeżeli chodzi o relacje z dynastią czeską, skrzyścianizowaną od już prawie stulecia, prawda? no te, ta, ta, ta zmiana religijna była potrzebna, mhm. bo oni mogli czuć się lepsi z tego względu, prawda? Mhm. No, chociaż oczywiście dali, jak widać. Siostrę książęcą, znaczy, córkę wcześniej panującego księcia czeskiego. Za, za, za żonę owym poganinowi, też licząc na pewien cesarza właśnie cesarza tak. z pogańskimi plemionami Oczywiście, i tam tak dalej. Tak, to tak, tam tak. cały czas naturalnie, działa. Naturalnie, naturalnie. Z Lucicami władcy niemieccy wchodzą w kontrszachty, także właśnie zwalczając. Innych władz Europejskich, zwłaszcza właśnie pola, polańskich. Mhm. Więc to jest jeden, jedna, jedna, jedna strona tego zagadnienia. Druga jest wewnętrzna. Niestety, my też jesteśmy skazani bardziej tutaj na domysły i rekonstruowanie tej rzeczywistości dzięki no, znajomości realiów z innych, z innych obszarów, na przykład Połabia, prawda. Mhm. Gdzie centralizacja kultu przez władcę jest pożądana z punktu widzenia konsolidacji jego władzy, powiększania jej zakresu. Wiemy, na przykład, że na Rugi w XII wieku rządzą kapłani, prawda? Kapłani sanktuarium w Arkonie. I książe, zgodnie z relacją takiego dwunastowiecznego saskiego kronikarza Helmolda niewiele znaczy, ponieważ hmm. oni podejmują główne decyzje polityczne przy pomocy wyroczni, którą kontrolują. Czyli Więc... może tak było, że mieszko no właśnie. postanowił złamać. Właśnie o pewną... to chodzi. Czy strukturę? Konsolidacja władztwa wymagała radykalnej zmiany religijnej dla, dla yy, zerwania starych struktur władzy. To jest bardzo prawdopodobne. To jest, rzeczywiście mieści się w granicach prawdopodobieństwa, ale oczywiście przekazów żadnych na ten temat niestety z ziem polskich e, nie mamy. Czyli przejęcie władzy nad kultem, przejęcie władzy nad miejscami kultowymi także. E, z Rusi mamy taką barwną relację, jak Włodzimierz Wielki jeszcze przed chrztem przyjętym w obrządku bizantyńskim, próbuje centralizować kult pogański. Próbuje e, stworzyć wokół dworu książęcego w Kijowie miejsce kultu, Y, y, po prostu ustawiając tam posągi bóstw, prawda? I nakazując tam przychodzić, oddawać hmm. im, składać ofiary i oddawać im cześć, prawda? Więc to jest jakby pod kontrolą władcy. Nawet jeżeli ta opowieść jest wymysłem kronikarza XII wieku, ona jednak y, objawia pewien sposób hmm. myślenia o naturze tej władzy, prawda? Centralizującej się, która z, z, zaczyna kontrolować coraz więcej sfer rzeczywistości no bo wiemy przecież, że tak naprawdę ona się o, zasadza głównie na relacjach wodza ze swoimi drużynnikami. To jest ta, 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 ta jakby najstarsza uh, no, forma władzy, naj, władzy książęcej, prawda? Pięści i miecz jest jednak tak, najsilniejsza. Tak, tak, tak. Zresztą używana także oczywiście w celu chrystianizowania. Ta e... przemoc w, w, jest osobnym jeszcze zagadnieniem. Użycie przemocy, prawda, w mm -hmm. procesie chrystianizacji. Na to mm. mamy dowody także w, w, w Przez setki lat i przez setki tak, lat później. Tak. E, no dobrze, a teraz to ten taki jakby, to zdanie które następuje zaraz po chrzcie polski że to jest świetny pomysł polityczny fantastyczny majstersztyk tak naprawdę mieszka pierwszego bo przyjmuje chrześcijaństwo od Czechów a nie od Niemców i dzięki temu od razu Polska staje się w pewnym sensie niezależna. Czy to było rzeczywiście świadome, czy rzeczywiście, czy my myślimy trochę anachronicznie, znaczy myślimy po i to, te teorie powstały tak naprawdę ze względu na to, że Niemiec to nasz wieczny wróg, tak myśleli i w XIX wieku, i w XX, i w XVIII i tak dalej, i tak dalej. Niestety dokładnie tak jest. Jest to pokłosie kolejnych wyrytych przez historiografię XIX i pierwszej połowy XX wieku, która nie chciała przyznać tak naprawdę że ta najstarsza warstwa chrześcijaństwa przychodzi z Rzeszy, a i Czechy były takim właśnie słowiańskim krajem, którym nie mieliśmy rzekomo konfliktów. To jest znamienne, że są takie dwie prace zbiorowe z lat czterdziestych, zaraz po wojnie tysiąc lat zmagań polsko-niemieckich tysiąc lat kontaktów polsko-czeskich. Jeżeli spojrzymy na źródła średniowieczne, to dużo częściej dochodzi do konfliktów z Czechami. Znaczy naszym wtedy odwiecznym tak. wrogiem, ciągłym wrogiem są Czechy tak Czechy. naprawdę. No, wrogiem wcześniej... to też za dużo powiedziane. No, to, to ale w zależności od sytuacji, ale sąsiadem. najeżdżamy siebie, na siebie regularnie co tak. kilka lat tak naprawdę. Ten, ten... Bezpośrednia kolizja różnych interesów terytorialnych jest dużo silniejsza z Czechami niż, niż z Rzeszą w tym czasie. Zresztą, zwłaszcza z cesarzami. Właśnie, prawda? bo nie, nie powiedziałeś słowa. Przepraszam, jesteśmy na ty, bo jesteśmy kolegami ze studiów, dlatego tak, 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 tak mówię. Nie powiedziałeś o tym, że, że tak naprawdę Niemcy. Nie istnieli jeszcze wtedy. Nie ma, my mówimy o Niemcach, że, że to albo z Niemiec, albo z Czech, a Niemiec tak naprawdę nie było. Oczywiście, w tym sensie, że jest regnum teutonicum naturalnie. Ta nazwa się zaczyna pojawiać właśnie w wieku XI. Jako synonim w związku powiedzmy. politycznego ludów mieszczących się, żyjących między łabą a, a arenem i jeszcze nieco za arenem. Prawda? Ale tak naprawdę mhm. tym kręgiem, który jest punktem odniesienia dla realiów polskich przede wszystkim są Sasi, mhm. czyli Saksonia. 10 XI wieku, i także saska dynastia kr królewska, prawda, czyli mm. Ludolfingowie, Ottonowie w tym okresie. Potem to się zmieni, bo po, po roku 1024 będą przejmie władzę dynastia frankijska, właściwie frankońska, mm. prawda, czyli salijczycy. Ale ci sasi są najbliżej, prawda. To jest też bardzo ciekawa sytuacja, jak można wykorzystać analogię z chrystianizacji Saksonii do badania realiów polskich. Ponieważ proszę pamiętać, że ci sasi, którzy w X wieku poprzez swoją dynastię książęcą rządzą całą Rzeszą, jeszcze 100 lat wcześniej są poganami właściwie. Że następuje mozolny podbój Saksonii przez Karola Wielkiego i forsowna, siłowo narzucona chrystianizacja dopiero na przełomie VIII i IX wieku, prawda? Więc to jest też fenomen dziejowy że tak późno skrystianizowany lud staje się tutaj forpocztą tego chrześcijaństwa w Europie Środkowej i zaczyna rządzić całą rzeczą właściwie w pewnym Czy wymiarze. Można powiedzieć, że jednak od Niemców, tu w cudzysłowie oczywiście, przyjmujemy to chrześcijaństwo. Czyli głównie jednak zapewne oddziałuje kościół tych terytoriów wschodniosaskich z arcybiskupsem Magdeburskim na czele, które zresztą rości sobie pewne pretensje do zwierzchnictwa do, do, do kościelnego także po roku tysięcznym i stąd głównie nie napływają owe elity duchowne. My wiemy, że niewielki procent tak naprawdę kadry duchownej, tej wyższej przede wszystkim, którą widzimy w źródłach do końca XII wieku, jest pochodzenia rodzimego. To są głównie aż, bardzo długo, aż do przełomu XII i XIII wieku ludzie napływowi o ewidentnie niemieckich imionach, prawda? Niemiecko brzmiących imionach. Czasem znamy ich rodowód, prawda? Czasem, czasem wiemy skąd pochodzą i oni dominują właściwie i to, to jest to, to jest fenomen. Ci mieszka? To jest Niemiec, bardzo trudne pytanie. Znowu cudzysłów. Tego jestem więcej niż pewny. Prawda? Niemiec, na pewno Niemiec, tak. Duchowny, który przybył yy, yy, Saksonii, yy, z Saksonii, może z Bawarii, via Czechy, ale raczej nie jest to, to yy, duchowny czeski, ponieważ no, księcia zakładał uczestnictwo jakiegoś biskupa. Mm -hmm. Natomiast w Czechach tego biskupa po prostu nie było, więc ten cały mit o przyjęciach chrześcijaństwa z Czech został jest czysto ideologicznym konstruktem który ma właśnie wyzwolić nas pod wpływów niemieckich jakiś jakichś więzów zależności, jest troszeczkę poparty argumentacją, też bardzo wątpliwą, że ta terminologia kościelna wczesna jest przejęta z Czech, prawda? Mm -hmm. To jest rzecz cały czas badana i bardzo dużo wątpliwości pojawia z się. Z drugiej strony dwór czeski był w dużej mierze ten właśnie teutoński, te, tego typu... Nie, właśnie, że nie, mówię, nie, 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 nie. W tym czasie w sensie... nie, oczywiście, jeszcze nie. Nie. otoczenie książą czeskich jest czysto, czysto czeskie, czysto słowiańskie. A, 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 a kapłańskie? Ale oczywiście duchowne nie. Tam jeszcze lepiej widać wyraźnie napływ duchownych i kariery wyższego kleru, który przybywa i z Saksonii i z Bawarii. Proszę pamiętać, że do roku 976, czyli jeszcze 10 lat po tej dacie przyjmowanej za moment Chrztu mieszka. Czechach nie ma biskupstwa. Ono podlega biskupstwu Ratysbońskiemu, mhm. czyli to jest obecny Regensburg na terenie, na terenie Bawarii, prawda? Czyli jest częścią kościoła bawarskiego. Stamtąd tamtą czerpie czyli kadry... Czyli bez względu na to, czy wzięliśmy z Pragi, przyszedł chrzest, czy to przyszedł... To, mb... to będzie to wpływ bawarski, ale Saski jest... także jest widoczny w Czechach. Czyli, czyli, czyli tak naprawdę ta struktura kościelna staje się polska... Dopiero w roku tysięcznym prawdopodobnie, przy podczas zjazdu gnieźnieńskiego. W sensie w tym... instytucjonalnym, instytucjonalnym, ale nie w sensie osobowym. Osobowym pozostaje bo nadal jeżeli spojrzymy na listę biskupów w roku tysięcznym, hmm. to z wyjątkiem Radzima Gaudentego, który jest Czechem. I bratem, dodatku, świętego, i bratem Wojciecha. świętego Wojciecha. jako pierwszy metropolita. Cała reszta imion biskupów to Wskazuje na ich przybycie z Rzeszy. Profesor powiedział, że chce jeszcze coś dodać. Mówiliśmy o biskupach i warto tu jeszcze wskazać tych dwóch, których imiona znamy przed fundacją Metropolii Gnieźnieńskiej w roku 1000. Są to Jordan i Unger. Rodowód tego pierwszego, który przybywa i za swoją stolicę obiera Poznań w roku 968 to wiemy bez cienia wątpliwości, jest nieznany. Nie wiemy, skąd pochodził Jordan. Bez natomiast... cienia wątpliwości wiemy, że nie wiemy. Nie, tak, bez bez <laughs> tak, bardzo często możemy to niestety do tej epoki stwierdzić właśnie. Natomiast co do Ungera jest trochę lepiej, ponieważ on wydaje się być znanym Titmarowi jako duchowny Saski. Jest najprawdopodobniej opatem w bardzo ważnym cesarskim klasztorze Memleben w Saksonii i stamtąd przybywa jako drugi biskup po Polski, można powiedzieć, biskup całego władztwa piastowskiego z siedzibą w Poznaniu. No i ma z tego tytułu zresztą różne perypetie potem, ponieważ arcybiskup Magdeburski próbuje na nim po, po roku tysięcznym wymusić powrót do obediencji magdeburskiej. Więc te postacie akurat wie, znamy lepiej niż jakiekolwiek inne, nawet tych późniejszych biskupów w Polsce. Ta historia tak. próby podporządkowania tego. Polskiego Kościoła, nazwijmy to niemieckiemu, to, to, to jest właściwie temat na, na osobną, na osobną rozmowę, dyskusję, tak, bo, bo jest... to są podejmowane dosyć długo, ale to zostawmy, bo mm. znaczy z punktu widzenia historycznego i podręcznikowego, to Kościół Polski się obronił i był i, 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 i mniej więcej był podporządkowany. Tak, to w jest też historyczne, powiedzmy sobie. Tak, ogólnie. Ale był podporządkowany tak. w jakiejś tam części między Rzymem a, a, a Poznaniem, gniezdem, zależy, gdzie ta stolica akurat w tym momencie była. Ale ja bym się chciał cofnąć a propos, wiemy, że nic nie wiemy do tych czasów, kiedy o których naprawdę niewiele wiemy, bo to jest aż zastanawiające. Bo my wiemy, że Mieszko przyjął chrześcijaństwo, porzucił religię przodków. Być może też porzucił tak naprawdę w pewnym sensie swoich przodków, dlatego, że, 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 że te religie często opierały się na tym, że na takim trochę kulcie przodków. Ale tak naprawdę to my o tych wierzeniach Ludności z terytorium z władztwa Piastów nie wiemy nic. Jak to jest możliwe? Tu, tu znowu wchodzi wyłącznie komparatystyka, jako możliwość powiedzenia czegoś więcej, czyli rzutowanie na realia polskie tego, co wiemy z obszarów Połapia. No i częściowo także Rusi Kijowskiej, bo tam, tam źródła są. Oczywiście musimy pamiętać, że są to źródła wytwarzane przez chrześcijańskich autorów. Oni patrzą na, na tę pogańską rzeczywistość, jak to miał zwyczaj mawiać. Karol Modzelewski przez własne okulary, a my jeszcze przez ich okulary, czyli my spoglądamy na, to, na, to, na tą rzeczywistość przez dwie, dwie warstwy takich szkieł korekcyjnych, które nam tę rzeczywistość być może mocno wypaczają. Natomiast no, wydaje się, że nie ma powodu sądzić, że, 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 że ludy siedzące między Odrą a, a Bugiem jakoś drastycznie odróżniały się pod względem systemu wierzeń religijnych od tego, co jest kawałek dalej na Połabiu, czy kawałek dalej na wschód hmm. na, na Rusi Kijowskiej. Mamy tutaj Dorobek religioznawstwa porównawczego, kontestowany niekiedy, oczywiście, jak to wszystko w nauce, prawda? Ale A tym generalnie. bardziej, że nie ma dowodów twardych, no, więc No, no można nie ma. spokojnie no, bo właśnie się opierać na Problem pośrednich. polega na tym, że ten obszar jest no jednak peryferyjny pomiędzy dwoma strefami, hmm. które są infiltrowane mocniej, czyli strefą do Odry, strefą połapską generalnie, tam gdzie sięga właśnie zainteresowanie kronikarzy saskich. Czy my możemy powiedzieć, jak że mar? jesteśmy taka terra incognita, taki tak. trochę trochę tak, ale do, 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 z tym Dokładnie tym, nawet można tak powiedzieć. Właśnie. W środku niczego. Ale z, z tym wiążemy możliwość konsolidacji władztwa bez nacisku hmm. specjalnego z zewnątrz, prawda? Hmm. Więc to jest być może tajemnica sukcesu Piastów, prawda? Że oni są z dala od tych Że centrów... jedni nie interesują się aż tak bardzo terenami na wschód, a drudzy tak bardzo no to, terenami na zachód. No, a trzeci na wschód południe. wschód ekspansja bizantyńska nie idzie, ale generalnie chodzi głównie o tę strefę buforową, którą jest po Łabie hmm. lepiej znane w stosunku do, do tego hmm. władztwa piastowskiego, które nie jest poddane tak silnemu naciskowi e, Saksonii, czy w ogóle e, państwa wschodniofrankijskiego jak hmm. Czechy, czy, 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 czy Połabie, właśnie, ale przez to widzimy dużo mniej, hmm. ponieważ jesteśmy odcięci od źródeł informacji, czyli po prostu nas kronikarze nie widzą za bardzo, hmm. nie interesują się zbytnio prawda, tym, co dzieje się jeszcze dalej e, na świecie. No to, no to co, e, co z tym z Farogiem, e, nie wiem, Perunem. Uważam, że istniał system wierzeń, y, jakiś panteon, prawda, bóstw czczonych y, y, tutaj na, na obszarach ziem polskich, podobny do tego z y, Połabia, y, chociaż tam szczegóły też są dosyć oczywiście dyskusyjne, y, ze względu na tą y, dużą ilość nazw bóstw, które tam mamy, prawdopodobnie one są czczone lokalnie, jest to system politeistyczny, jak wiadomo, więc, który zakłada istnienie innych bogów, i mamy takie relacje, że ci poganie w starciu z, z chrześcijańskim misjonarzem oferują mu, że oni po prostu dołączą chrześcijańskiego boga do ich panteonu, mm. prawda? że będą go chrzcili tak jak swoje kulty stare. Więc U nas być może dużo. jest to. Proszę, tak, tak jest dokładnie. To pokój rządomu, Więc jest to, jest to być Albo może budujemy. sposób myślenia tych, tych pogańskich elit bardzo udatnie oddany. Prawda? Mm. Natomiast naturalnie nie mamy śladów za bardzo. Ani archeologicznych ani też źródeł w źródłach historycznych jakiegoś systemu zorganizowanych wierzeń, systemu świątynnego i tak dalej tak dalej. Z tym jest problem. Nie wiemy także mamy w tych ziemiach Polskich Nic. tak naprawdę, poza jakimiś śladami potencjalnie ognisk wielkich albo czegoś takiego, to tak naprawdę nie zachował się żaden, żaden, żaden żadna figura, żadne nie wiem, jakieś tam. Te głównie są przyrządy z obszaru kultu. Pomorza i Połabia. Mhm. Rzeczywiście. Prawda? Tak, ale to nie, tak. To, to, to nie są te nasze tereny, że tak nie, powiem. Nie, nie. Tutaj tak rzeczywiście jest bardzo jest. bardzo, ten... bardzo ubogo z różnymi typami informacji, łącznie także na przykład z pochówkami. Mhm. Bo archeolodzy nie za bardzo w ogóle są w stanie uchwycić zmiany religijną w obrządku pogrzebowym. I, i, i z Początku, początku XI wieku widać trochę więcej, prawda? Natomiast 10-wieczne pochówki gdzieś się rozpływają w niebycie i, i nie są możliwe do, no jak na razie do, do. Dla mnie to jest dosyć niesamowite do badania. Pagońska religia jest. Przynajmniej tak jak czytamy sobie w różnych kronikach, jest jeszcze cały czas bardzo mocna na ziemiach polskich, o czym świadczą chociażby bunty. Przesuwamy się o kilkadziesiąt lat i w latach 30. XI wieku mamy co najmniej kilka buntów, o których kronikarze niemieccy na przykład mówią, że to są, że to jest odrzucenie, odrzucenie prawdziwego Boga, powrót do starych bóstw. Mamy nawet tą teorię o Mieszku Zapomnianym, mamy no ileś tam takich historii właśnie buntów, a ślady jakieś tam to nawet do XIII wieku tych wierzeń pogańskich na, na terenach dzisiejszej Polski e, e, są. Pewnie i dłużej niż do XIII wieku, ale one są zakorzenione w raczej w takiej obrzędowości ludowej, których, o której genezy pogańskiej czasem no, nie możemy założyć hmm. prawda, z definicji, prawda? bo to się to może to wytwarzać... Nie, to niestety nie interesuje to jest, to jest elit to, Tak, więc co jest tutaj istotne? Gdzie... Na, 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 na czym polega przełom? Przełom polega na wykorzenieniu publicznego kultu pogańskiego, mhm. który dobrze znamy z realiów słowiańszczyzny połapskiej, dobrze znamy z realiów świata nordyckiego. Tam, gdzie istnieje jedność władztwa politycznego, kultu rozumianego jako publiczny na wiecu i jeszcze w dodatku roli wyroczni politycznej, prawda, w podejmowaniu decyzji politycznych. Czyli wspominany już tutaj. Karol Modzelewski opublikował kiedyś taki te tekst, który nosił paradoksalny tytuł Leicyzacja przez chrzest. Mhm. Ta leicyzacja w jego rozumieniu, która dotyczy właśnie owych społeczności średniowiecznych polegałaby na właśnie przerwaniu związku, organicznego związku sfery polityki z kultem i wyrocznią jako podstawowym narzędziem podejmowania decyzji politycznych w tych społecznościach. prawda? Mhm. Czyli y Widzimy to także w Saksonii, gdzie rozbija się dawne struktury kultowe, ergo struktury polityczne, prawda? Stworzy się nowe władztwo frankijskie na miejsce ty, tych struktur. Tu mogło być podobnie, prawda? Mogło, tylko możemy mówić, że mogło. To znaczy wiece zmieniają swoją funkcję. Przestają być zgromadzeniami religijnymi. Nie korzysta się już z usług rozmaitych typów wyroczni, prawda? I wróżeb w ogóle do, do pytanie, podejmowania. Czy w ogóle wiece jeszcze potem istnieją? W Muszą istnieć. Z całą pewnością istnieją. To są hmm. podstawowe instrumenty władzy do podejmowania. Władca średniowieczny nie podejmuje decyzji sam. One są zawsze kolektywne albo przynajmniej pozoryk tej kolektywności zachowujące, prawda? I yy, więc odwołanie się do zgromadzenia jest cały czas oczywiście całkowicie aktualną formułą sprawowania rządów. Czyli ale, że to, ale one sugeruje, tracą tego, swoje że nie, kultowe ale funkcje. Ale władca nie ma już tej przeciw, takiej przeciwwagi, takiego oponenta, który może naprawdę powiedzieć nie. No, no jeżeli yy, założymy istnienie jakiejś warstwy kapłanów, którzy rządzą wyroczniami, prawda, przeprowadzają owe yy, wróżenie, na przykład z konia, prawda, yy, Hipomancję opisaną w źródłach dotyczących Połabia czy inne typy pytania bóstw o, o wolę wypowiedzenia wojny, zawarcia pokoju, mhm. prawda? tego typu, prawda? To yy, yy, ta władza przechodzi już na jakby do prerogatyw książęcych. To jest być może jeden z elementów. I, i nowych kapłanów ewentualnie. Oczywiście, Oczywiście. oni nie wróżą, oni, tylko nie oni, wróżą. Nie. oni nie wróżą. O właśnie o to chodzi. Oni nie mogą wróżyć. Wróżby są podejrzane w chrześcijaństwie. Od, tak. od, od późnego antyku, jak wiemy, prawda? Tak. A nawet jeszcze rzeczywistość biblijna wskazuje na to, że Bóg zna przyszłość, a nie. Człowiek nie ma prawa jej poznawać, próbować no, nawet poznać. Są prawda? wizje świętych, więc to może To ale tylko to jest tyle, inna historia. ale legend, Tak, to jest, ale I to wszystkie nie jest typy historia w Różep, która dotyczy, i... e, wieśniaka e, tak, spod Gniezda, tak, na przykład. Tak. Wszystkie typy przewidywania przyszłości są z, z definicji podejrzane, prawda? Hmm. Więc zostaje przerwany ten, ta, 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 ta łączność sfery politycznej stricte z kultem i, i, i wyroczniami. I, to, i, to, I właśnie w ten sposób rozumiał Karol Modzelewski, laicyzację sfery politycznej przez chrzest. Oczywiście to jest trochę, w cudzysłów musimy wziąć te, te, te laicyzację, ale to jest rzeczywiście zmiana akcentów, można powiedzieć, w tym tej, w tej, w tej funkcjonowaniu tych, tych wczesnośredniowiecznych społeczności. Czyli można powiedzieć, że po 966 roku, tak ustawiamy tę datę, takie pogaństwo schodzi do podziemi i przestaje być czynnikiem politycznym. Właśnie pytanie kiedy, bo są badacze, którzy twierdzą, że Mieszko właśnie skrystianizował swoje najbliższe otoczenie, a cała reszta pozostała jeszcze bardzo długo przy tradycyjnej religii. No, możemy się zastanawiać, czy jest to możliwe. Mhm. Źródła kontynentalne świadczą, że jest to zero-jedynkowe. To znaczy, że zmiana religijna musi być całościowa, że nie może funkcjonować władca z wąskim otoczeniem w jednym systemie religijnym, a cała masa jego poddanych, łącznie z, z dużą częścią elit, w innym systemie religijnym. Mhm. Przynajmniej długotrwale taki system nie może działać, prawda? Bo ta jedność mhm. kultu i władzy jest cały czas zachowana ten publiczny wymiar kultu. Na ziemię polskiej oddziałują ideologie ukształtowane za czasów Karolingów, które czynią z władcy odpowiedzialnego za zbawienie poddanych. Mhm. Czynią z władcy odpowiedzialnego za ich dobrostan ziemski, który zapewnia Bóg, prawda? Więc generalnie obraza Boga oznacza konieczność pokutowania. I to jest religijność pokutnicza bardzo mocno. Bolesław Chrobry bardzo dokładnie mhm. bierze to do, do serca według Otóż Tymara, to. Otóż to bo e, gdzieś tu mam ten cytat uh -huh. Yy, stitmara, a propos tego, jak zaprowadza tą religijność Wolesław yy, yy, Chrobry. Lud jego bowiem wymaga pilnowania na podobieństwo bydła i bata, na podobieństwo upartego osła. Również nie da się rządzić sobą w interesie władcy, jeżeli ten nie stosuje kar surowych. Jeśli ktoś spośród tego ludu ośmieli się uwieść, yy, ośmieli się uwieść cudzą żonę lub uprawiać rozpustę, spotyka go natychmiastowa natychmiast następująca kara. Bardzo przepraszam, jest nie przed 23, ale zaczytuję. Prowadzi się go na most targowy i przymocowuje doń wbijając gwóźdź poprzez moszne z jądrami bardzo przepraszam jeszcze raz, następnie umieszcza się obok ostry nóż i, pozosta, e, i pozostawia mu się trudny wybór. Albo tam umrzeć, albo obciąć ową część ciała. Jeżeli stwierdzono, iż ktoś jadł po siedemdziesiątnicy mięso, karano go surowo przez wybijanie zębów. Prawo Boże bowiem, mówi Dietmar, świeżo w tym kraju wprowadzone. Większej nabiera mocy przez taki przymus niż przez post ustanowiony przez biskupów. Tutaj dotykamy jeszcze jednego i bardzo istotnego aspektu. To ta chrześcijanizacja ma charakter narzucania zewnętrznych oznak konwersji religijnej. Ona w minimalnym stopniu zakłada przekonanie mhm. owych neofitów do no, jakichś teologicznych uwarunkowań religijnych. Tak, ale generalnie mają być chrześcijanami poprzez zewnętrzne oznaki bycia chrześcija chrześcijanami czyli posty abstynencja seksualna w, w czasie przepisanym, bo ten kalendarz jest rewolucją, musimy o tym wspomnieć. Kalendarz chrześcijański jest rewolucją dla sposobu codziennego bytowania tych ludzi. Zakazy tabu żywieniowe, których no, rzeczywiście realia pogańskie raczej nie znają, prawda? Co można jeść w danym czasie, prawda? Konieczność tygodniowego cyklu, prawda? I też bardzo rozbudowanej liczby świąt kościelnych, ich, ich obchodzenia, prawda? Więc to wszystko jest elementem pewnej rewolucji społecznej, która tak naprawdę zachodzi w pewnej, w pewnej perspektywie czasowej w tym X-XI X, wieku. Panie profesorze, Marcin, musimy niestety zmierzać do brzegu. Szybko ustalimy, co, było, co ustaliliśmy tak naprawdę a propos mitów i praw. 966 rok prawdopodobnie to jest ten rok. Przyjmujemy, bo trochę nie mamy innego wyjścia. Innych dat po prostu nie mamy, no, a Ale... lubimy kościec chronologiczny, prawda? Chrzest Polski nie, to był Chrzest elit. Yy, ludność na ziemiach polskich nawracała się przez kilkaset lat. Początek długotrwałego procesu, bardzo złożonego, niekoniecznie jednokierunkowego. Przyjęliśmy chrześcijaństwo od Niemiec. Może to go za zasmuci, ale tak w było. W saskim wydaniu na pewno, a przynajmniej przy znaczącym wpływie duchownych i instytucji religijnych w wiecznej Saksonii. Profesor Marcin Pałuk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, był naszym gościem. To była historia bez tabu, czyli czego się? uczą w szkołach? Do usłyszenia mówił Karsten Starowiejski.